Lotnictwo wtedy jest silne, kiedy ma dobrych pilotów i dobre maszyny, ale wtedy dopiero zaczyna być wielkie, kiedy ma swoją legendę. Kapitan Skarżyński jest jednym z twórców legendy polskiego lotnictwa. Słowa generała dywizji Ludomira Rajskiego wypowiedziane w 1934 roku są mottem wystawy zorganizowanej przez Towarzystwo Polsko-Brazylijskie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pod tytułem Stanisław Skarżyński. Historyczny przelot przez Atlantyk 1933. Dzięki temu lotowi Stanisław Skarżyński ustanowił międzynarodowy rekord odległości lotu i czasu przelotu. Startował w dniu 7 maja 1933 roku w St. Louis w Senegalu o godzinie 23 w nocy. Dlatego tak późno, aby lądować bezpiecznie w ciągu dnia w Brazylii. I lądował w Maceió w Brazylii, pokonując dystans 3582 km w 20,5 godziny. Rekord ten jest nadal aktualny. Za bohaterski lot przez Atlantyk Stanisław Skarżyński został odznaczony w 1936 roku przez Międzynarodową Federację Lotniczą medalem imieniem Louisa Blériota. Jest on jedynym Polakiem, który otrzymał to odznaczenie i jednym z pierwszych, który je otrzymał. Samolot RWD-5 był najmniejszym samolotem, który kiedykolwiek przeleciał Atlantyk. Uroczystość otwarcia wystawy zaszczycił swoją obecnością Maciej Skarżyński, syn polskiego pilota, który specjalnie przyleciał do Warszawy z Anglii. Ojciec był bardzo skromnym człowiekiem. Mało mówił, ale jak mówił, to nigdy o sobie. Chodziliśmy, gadaliśmy, ale muszę Państwu powiedzieć, że ja się dowiedziałem o jego przelocie długo, długo po jego zgonie. Ojciec kochał Polskę, kochał Warszawę i kochał pierwszy pułk lotniczy. Ale zakochał się po przelocie w Ameryce Południowej. Tak jak pan prezes powiedział, jego wielką dumę to była właśnie ten order. Krzyż oficerski wysokiego orderu brazylijskiego. Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii podkreślił znaczenie wyczynu Stanisława Skarżyńskiego dla współpracy polsko-brazylijskiej. Przypomniał, że Polak po przelocie stał się w Brazylii bohaterem. 80 anos depois. Jest wielkim szczęściem po 80 latach móc potwierdzić uznane dla odwagi umiejętności Skarżyńskiego, ale również fakt, że potomkowie tysięcy polskich chłopów odwiedzony przez niego zintegrował się z brazylijską społecznością i stali się członkami jednej z najbardziej prężnych społeczności mojego kraju. Do país. Nesse sentido. W tym znaczeniu pionierski lot Skarżyńskiego rzeczywiście może być uznawany za znaczący symbol zbliżenia się dwóch kontynentów. Karmiący marzenia tych, którzy pracują nad tym, by Atlantyk był widziany nie jako ocean, który nas dzieli, ale łączy nasze kontynenty i społeczeństwa. Przelot nad południowym Atlantykiem był etapem na trasie Warszawa Rio de Janeiro, pokonanej między 27 kwietnia a 24 czerwca 1933 roku. Jej długość wynosiła prawie 18 tysięcy kilometrów. W Brazylii Skarżyński odwiedził też inne miasta, entuzjastycznie witany przez mieszkańców, zwłaszcza skupiska Polonii. Następnie poleciał do Buenos Aires. Chargé d'affaires ambasady Republiki Argentyńskiej Patricia Beatriz Salas z uwagi na obowiązki dyplomatyczne nie mogła uczestniczyć w uroczystości otwarcia wystawy. List od niej przeczytał dr Jerzy Mazurek, zastępca dyrektora muzeum. Jest mi zatem niezwykle przykro, iż nie mogę przekazać szanownym zebranym wrażeń i satysfakcji, które były udziałem społeczeństwa argentyńskiego wówczas, w roku 1933, gdy pilot Skarżyński dokonał swego heroicznego i zuchwałego wyczynu, który nikt nigdy w podobnym stylu nie powtórzył. Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego dr Janusz Gmitruk przypomniał, że w okresie międzywojennym Polska mimo braku pieniędzy miała dobry przemysł lotniczy, doskonałych konstruktorów i wspaniałych pilotów.
Lotnik musi być silnym człowiekiem, przede wszystkim zdrowym, sprawnym. Oczywiście oprócz tych jakby tych przymiotów są to też ludzie, powiedzmy sobie, o bardzo wysokim intelekcie, ludzie, którzy muszą jakby przewidywać niebezpieczeństwa. I myślę, że takim wspaniałym człowiekiem był Stanisław Skarżyński. Właściwie w nim, jakby w jego osobowości, powiedzmy sobie, te wszystkie po prostu przymioty wspaniałego Polaka, patrioty, doskonałego lotnika, no i przede wszystkim człowieka, który oddał życie walcząc o wolność, można powiedzieć, waszą i naszą, czyli za wolność Anglików i Polaków. Stanisław Skarżyński zginął po północy 26 czerwca 1942 roku w czasie powrotu z wielkiego nalotu na Bremę, lecąc jako pilot w składzie załogi bombowca. Maszyna trafiona w silnik na skutek uszkodzeń przymusowo wodowała na Morzu Północnym u wybrzeży Anglii. Podczas ewakuacji załogi do tratwy ratunkowej Skarżyński wyszedł jako ostatni na inną niż wszyscy część skrzydła tonącego samolotu. Został zmyty przez falę i utonął jako jedyny członek załogi.